Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapeczce. Od widza ja nazywam się Lijajpyl, a ciebie proszę o zostawienie lajkacza oraz subskrypcji na kanale. Lecimy do miliona subów. Moi drodzy, dzisiaj mapeczka na 1.19.3, czyli taka w sumie raczej nowsza wersja. No i dodatkowo autor napisał w mailu, że Jaju, nie nagrywaj tej mapy, jak nie masz dużo czasu, bo mapa ci zajmie dużo czasu, więc generalnie się troszeczkę boję, trochę cykam, ale przyszykuj sobie piczko, jedzonko i rozsiądź się wygodnie, bo prawdopodobnie tą mapę będę nagrywał, nie wiem, powyżej godziny, mam nadzieję, że nie. W każdym razie, bez zbędnego gadania, 3, 2, 1, go! Intro! I jesteśmy sobie na mapeczce, jest bardzo gorąco dzisiaj, więc bardzo was serdecznie przepraszam, jeżeli się świecę, ale serio jest gorąco, jest turbo gorąco, jest normalnie, kurczę, końcówka praktycznie września, a ja się czuję, jakby był, nie wiem, lipiec na przykład, więc taka sytuacja. Okej, co my tutaj najpierw mamy? Zobaczmy sobie może zasady na sam początek, proszę bardzo, pyk, zasady gry, nie den... Zasady mnie nie interesują, gra nie ma zasad, baw się dobrze. O, szanuję jak najbardziej. Dobra, zasady dla widzów. Widzowie muszą zostawić łapkę w górę oraz suba na kanałach Lijaja. O, właśnie, bo jakbyście nie wiedzieli, mam dwa kanały. Mam kanał Minecraft Lijaj, czyli ten, na którym oglądacie mapki, oraz kanał LJPL, czy Lijajpyl, jak zwał, tak zwał, gdzie też są inne gry i tam też streamuję i w ogóle. Także jak ktoś szuka jakiegoś innego kontentu gamingowego, ale z moim udziałem, no to jest też drugi kanał. You know. Okej, o mnie. Zobaczmy sobie o mnie. Cześć, jestem Filip, mam 15 lat, mój nick w grze to The Pelon Ply. Interesuję się piłką nożną oraz programowaniem w wolnym czasie, gram w Minecraft, oglądam cię około 6 lat, nie pamiętam ile dokładnie. Spoko, jakby nic się nie dzieje. I ustawienia, proszę bardzo, zobaczmy sobie ustawienia. Proszę czekać, niczego nie klikać. Konsola powiadomi cię, gdy skończy pracę, okej. Nic nie ruszam, nic nie klikam. Napiję się kawusi za ten czas, słuchaj. Już? Czy możesz dalej kontynuować grę. No i super, fajnie, elegancko. Dobra, o mapie. Mapa była budowana 33 godziny. Na mapie znajduje się 13 poziomów. O kurczę. Mapa stworzona dla Lijajpyl. Mapa była testowana przez Karax. Podłoga. Mapa stworzona na wersję 1.19.3. Mapa nie powinna zawierać błędów. Czy tak będzie? Zobaczymy. Wyjdzie w praniu. No to w takim razie startujemy. Powodzenia, spawnpointy są stawiane na blokach złota. No dobra, no to poziom pierwszy, wiadomo co będzie. No parkour, no oczywiście, poziom pierwszy. Poziom składa się z dwóch etapów, każdy skok jest możliwy. A to ja już ocenię, czy jest możliwy, czy nie jest możliwy, bo... Oczywiście, że jest możliwy, tylko po prostu ja zawsze muszę sfejlować na dobry początek parkoura. Na dobry początek parkoura muszę sfejlować. Nie będę znowu robił shortów z parkoura. Again. Że mi nie idzie, że failuje. Nie, to musi się skończyć. Ja za każdym razem, jak robię parkour, czy przechodzę mapkę, to za każdym razem ja wrzucam normalnie shorta z ty, no faktycznie możliwe. Co? A, okej. Czyli to jest ten drugi etap teraz, dobra. No to nie ma problemu, słuchaj, rozumiesz, normalnie robimy to, pyk. Easy, mamy to zrobione, ukończone. No, etap pierwszy, aha. Czyli teraz dopiero jest etap drugi. Ehe, no to ja nie wiem, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć. Trochę mi ciepło nad tą lawą, ale spokojnie, zaraz się, kurczę, jeszcze bardziej ogrzeje, prawda? Spoko, nie ma problemu. Oczywiście trzeba pamiętać, że każdy skok jest możliwy, tylko, prawda, trzeba do tego podejść odpowiednio. A ja... O kurde, ty! Dobra, 180 za pierwszym. Kwiśwa pani. O, co? Patrz, co? Że ja. Co? No i potem widzisz, i potem normalnie jakiś widz, który chce mi zrobić mapkę, widzi, że mi dobrze wychodzą parkury, i nagle stwierdza: Dobra, Lijaju, nie ma problemu. To na mojej mapce będzie parkour trudniejszy. Nie rób trudniejszego, bo go nie zrobię. Ja nawet z tym się męczę, ej. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Kolejna 180. Kurde, serio? Naprawdę? Naprawdę? No przecież to łatwy skok jest, no co ty? Nie rób se jaj, ej. Nie rób se jaj, dobra. O nie, kurde! Myślałem, że przeskoczę tam. No nie. Nio! Dobra, jest. Ha! Chciałem ze sprintem, ale
ale to tak nie do końca pykło. Aleluja, dobra, o Jezus Maryj, tutaj. No już myślałem, że to przejdę, no, no. Zawsze jest tak, że ja naprawdę się staram, ale... Ja nie umiem, no nie umiem, no nie umiem, no nie umiem, po prostu nie umiem. Tego skoku nie umiem. Tego konkretnego skoku nie umiem, bo no nie umiem. Nie wiem dlaczego, po prostu mi on nie wychodzi, ale pamiętali, ja już wszystkie skoki są możliwe, tak jest. Nie inaczej, bez żadnego problemu, bez żadnego fejla, słuchaj. Okej, okay, okej, okay. Co? Aha, no to tak trochę nie pykło, wait. Czekaj, w tą stronę, okej, okay, dobra. Żebym się nie cofał, bo jak się będę cofał, to tak trochę nie do końca, bo nie pójdę do przodu. A no, Dobra, spokojnie, spokojnie. Jakby to jest normalne, że ja failuję na perkurze, tak? Jakby absolutnie się proszę nie przejmować. Dobra, okej. Okay. Możesz pominąć. Co, że podwójną 180, którą robię za pierwszym razem? Dobra, z tego to już musi być short. Co jest? Dobra, nie, z tego to już musi być short, ej, nie, dobry short będzie, ja pitole, dobra, ukończony etap drugi, let's go, nie, co, dobra, nie było tematu, poziom drugi, to dopiero pierwszy poziom, labirynt, okej, okay. Fajnie, to teraz będzie ciężej, podejrzewam. Lecimy normalnie, nie wiem, czy się mam jakoś kierować tymi belkami. Wydaje mi się, że chyba nie, bo tak w sumie tutaj tak ślepe zaułki same, ale lecę, korytarze, kolejne korytarze, jeszcze więcej korytarzy, tu lecę, tutaj let's go, dobra, tak to ja mogę przechodzić tą mapę, może ona mi jednak nie zajmie godziny, co? Może mi jednak nie zajmie godziny. Poziom trzeci déjà vu, let's go, glider. Déjà vu i jadę sobie w powietrzu. No, nie wiem jak wyhamować tam już. Nie wiem jak what? Aha, dobra, czekaj, muszę się killnąć. Muszę się... Ja nie wiem co to było, okej? Okay? Jakby... Myślałem... Chciałem już mówić, że o, fajny, taki zwykły lód, bo on nie jest taki za śliski, wiesz o co chodzi, ale... Ale nie! Aui! No i kuźwa, fail numer dwa, dobra. Tym razem to zrobię, okej? Okay? To jest prosta trasa, nie róbmy se jaj. Absolutnie. Bez żadnego... Kurde mać. Problemu. I ostatnia prosta, dziękuję, dobranoc. Zrobione, poziom trzeci, okej. Okay. Okej, okay. Nie jest źle, nie jest źle. Jaki mamy czas? Dobry czas jest, dobry czas. Poziom czwarty, let's go, find the button. Przyciski są kamienne. Okej, okay. Przyciski są kamienne. Mamy odpowiedź i mamy podpowiedź. Znaczy podpowiedź i odpowiedź. Halo? Czekaj, bo mnie będzie chyba ten irytował. Moment, ja muszę zrobić małą... Małą rzecz jedną, poczekaj, daj mi chwilę, czekaj, proszę się tutaj uspokoić i zamknąć, siedzieć cicho, ja się muszę skupić na szukaniu przycisku, okej? Okay? Jakby mogę, dziękuję, gamy młode adwenturę i lecimy dalej, dobra. Okej, okay, no to przycisk kamienny, tak, kamienny przycisk, a tu wszędzie są kamienie, no i super, to tak, to myślę, że... To myślę, że to mi... O! Może? Jednak nie może chyba. Może tutaj nie. A jeszcze z tej strony mogę. He? No i... Kurczę, jaki to jest kamienny przycisk. Jak tu jest wszędzie kamień, to... Trochę lipa. Ty, a mogę płynąć? Mogę tu płynąć na taki ma... Nie, chyba nie... Chyba. Mogę czy... Mogę. Jakbym płynął, to bym tam... Bo tam może być coś niżej, ej! No kurde. Nie. No. Chyba nie. A może tu? A może nie? A może jednak nie. Ale tu mogę płynąć. Aha! I
I teraz pa, 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 normalnie. Tu będzie guzik. Tu, o, tu, o, tu, tu, o, tu, tu, o, 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 tu, o, tu, o, tu, o, tu. Albo... Albo, albo, albo... No tak trochę, kurczę, ciężko się tutaj operuje cokolwiek, nie? O! Ile tych zakamarków jest w ogóle, ty... Dobra, czekaj, tu jest w ogóle stombrik. A no bo tak, bo to jest ściana. Ale jeżeli tu będzie kamienny przycisk gdziekolwiek, to ja i tak go przecież nie zauważę, ej. No przecież ja go nie zauważę, jak on jest kamienny na kamieniu. Kamienny na kamieniu, na kamieniu, kamienny. Na kam... na kamieniu. Na... kamieniowy, No przecież... Bez Optifine'a to by pani, to nie dałoby rady w ogóle, absolutnie. Bo tak se mogę chociaż przybić. Nie wiem, dlaczego za każdym razem się pochylam, ale mam wrażenie, że dzięki temu będę widział więcej. No i co? No i gdzie? Mogę podpowiedź, bo ja jednak raczej chyba nie będę wiedział. Wzgórza kam... No to żeś mi podpowiedział. To ja tu przed chwilą byłem! Czekaj, ale chodzi o wzgórze kamienne, czyli co, że te dwa, tak? O to chodzi... Do, a mogę odpowiedź? W prawym kamieniu idąc ścieżką od strony stawu. W prawym kamieniu idąc ścieżką od strony stawu. W prawym kamieniu idąc ścieżką od strony stawu. W prawym kamieniu idąc ścieżką od strony... Czyli... W prawym... No dobra, że po prawej, ale... Ale nie, bo w prawym kamieniu idąc ścieżką od strony... Ale, że... A, idąc ścieżką od strony stawu. Tak? W prawym kamieniu... Czyli... Czyli tu, czy tu? W prawym kamieniu idąc ścieżką od strony stawu. Czyli tu. Tak? Czy nie tak? Nie wiem. Dobra, czyli wychodziłoby na to, że chyba tu. Na pewno po prawej stronie. O, może w ten sposób. Więc będę starał się szukać po prawej stronie. Ale ja tu nie jestem w stanie nic zauważyć. Czy tutaj jest jakiś guzik? Halo? Przepraszam? Trzeba pamiętać, że to jest kamienny przycisk. Kamienny przycisk, guzik, jeden grzyb. Ale jeżeli to jest kamienny, to ja go po prostu nie zauważę. Jak ja mam zauważyć coś, co jest kuźwa kamienne na kamiennej teksturze? Normalnie bym tego nie znalazł. Normalnie bym tego nie znalazł. Nie wiem, kuźwa, jakiś szósty zmysł kazał mi spojrzeć w tamtą stronę. Serio, jakby nie. A w życiu, absolutnie. Ale wy to potraficie, kurczę, ukrywać te guziki. W sumie nie wiem dlaczego. Nawet jakbyście mi postawili ten guzik przed twarzą, to i tak miałbym problem z jego znalezieniem, wiesz o co chodzi? Więc jakby ja was po prostu nie rozumiem. Dlaczego wy aż tak bardzo ukrywacie te guziki? Przecież naprawdę, nie musicie. Nie musicie, wystarczy, że zrobicie najprościej ukryty guzik i tak ja będę miał problem z jego odnalezieniem, panie, także... Także ja serio nie. Jeżeli tu gdzieś za skrzynkami coś jest, to ja dziękuję bardzo, bo tego się znaleźć, kurczę, nie da, nie? Jakby sorry, ale no nie. Tutaj mamy po prostu płytką tą. Tu! Kurczę. Albo tu? Nie, bo tu jest pajęczyna po prostu. No come on, tu jest... Pod drzewem! Tu na pewno będzie. Na 100%. Klikam po prostu na pałę, bo to nie ma opcji. Nie, z tej strony nie zobaczę, tylko z tej mogę zobaczyć. No to... Nie widzę, ja nie mówię, że go tam nie ma. Ja mówię, że go nie widzę, okej? Bo to jest warte podkreślenia, ja nie widzę tego przycisku. Ja chcę znaleźć przycisk, ale ja go nie widzę. Tu jeszcze mamy jakąś lukę. No weź znajdź przycisk, kuźwa, w takich czeluściach. To jest po prostu, to jest... Tam jest jakaś jeszcze taka wnęka, coś tego, ale tam... Ja nie jestem w stanie tam zajrzeć, ej! No nie jestem w stanie tam zajrzeć. Dobra, panie, podpowiedź? Skrzynie. No to już zaglądałem tam i... Odpowiedź! Pod podestem skrzyni na zewnątrz. Czyli na zewnątrz. Pod podestem skrzyni... Czyli tu! No to tu przed chwilą patrzę, ale tu nie ma nic! What the hell? Jak? Pod podestem. No to jest ten podest, tak? No i co? No i jakoś...
No tu nie ma, bo to pół blok. To co, że tu jednak gdzieś coś? Jak tu nic? Aha! Ja myślałem, że to jest tekstura dirtu. Ja nie mogę, weź, a weź, a weź wyjdź w ogóle, weź. Weź wyjdź, dobra, to był poziom czwarty, tak? To był poziom czwarty, teraz poziom piąty, replika, jej. Super! Szkoda, że większej, kuźwa, nie robimy. Ja nie mogę, dobra, okej. Dam radę, spokojnie, nie takie rzeczy się robiło. Ale to był ciężki poziom, ej. To był serio ciężki poziom. Jakby ten pierwszy guzik znalazłem totalnie fartem, pomimo tego, że jeszcze wziąłem podpowiedź. I odpowiedź w zasadzie, tak? Więc to tylko pokazuje, jaki to był ciężki poziom. Gdyby nie odpowiedź, to ja bym tego nie znalazł. Prawdopodobnie bym zaczął wysadzać mapę, albo po prostu ją jakoś rozkopywać i dopiero wtedy bym faktycznie znalazł guzik, tak. Pewnie tak. Na ile to jest gratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, i teraz tu jest drzewko. I tutaj jest dwa bloki. Tak? Czy nie tak? Kurczę, czekaj, bo próbuję tą chmurkę tu. To jest tu. Chyba to będzie, nie? Tak? Mam nadzieję, że dobrze to robię. A tu jest jakieś drzewko, to jest chmura tu. I to jest taki hantelek taki. Czyli tutaj i tutaj, tak? I teraz to jest złączone na skos. Tutaj i tutaj. I to jest kancik. I tu jest przy samej górze. Okej, dobra. Teraz słoneczko. Jest. Teraz drugie drzewko, które wychodzi stąd. To już mamy i tak maksymalną ilość tego. I to drzewko jest tak samo skonstruowane jak tamto. Dobra, okej. Easy enough. Znaczy może, dobra, nie takie easy, bo to jedna z trudniejszych replik, ale spoko. Jakoś sobie poradzę. Ja dobry jestem w przechodzeniu mapek od widzów. Co ty myślisz w ogóle, nie? Tam jakby... Chociaż wy za każdym razem próbujecie mnie zirytować, zdenerwować i zniszczyć jakby, ale spoko. Zaparzyłem sobie 3 litry meliski przed nagrywaniem, żartuję, ale... Ciekawe, czy to by w jakiś sposób pomogło swoją drogą, nie? Tym sobie naprawdę tak zaparzył meliski i tak sączył meliskę podczas nagrywania mapek od widzu. Czy to by w jakiś sposób pomogło? Czy denerwowałbym się mniej, rzadziej, a może w ogóle? Nie wiem. Czy ja to zrobiłem, czy ktoś mi zaznaczy, że zrobiłem? Nie wiem. A teraz co? Aha, bo tu jest... Aha! To jest replika 2. Yo. Odwzoruj swoją głowę w proporcji 2 do 1. 1 piksel na głowę to 4 kratki na podłodze. Co? Wait, poczekaj. Odwzoruj swoją głowę w proporcji 2 do 1, czyli że... 1 piksel na głowie to 4 kratki na podłodze. Czyli tak jakby... Okej, czyli jakby 2 razy większą, tak? O to chodzi? Czyli jak mamy... To jest jakoś jedna kratka wtedy. Oj, to będzie ciężkie. Czekaj. Dobra, to najpierw zrobimy tak. Jakby mam jedną kratkę, tak jak mam twarz skina, nie? I wtedy tutaj... Chyba dobrze to rozkminiam, nie? I teraz tutaj, i teraz... nie, czekaj, to jeszcze tu. I teraz jeszcze tu. I tak samo muszę zrobić tu, i muszę zrobić tu. I teraz robimy zęby. Kuźwa, to gigantyczne to jest! A dopiero rozkminiałem sobie w głowie, że o, przynajmniej nie odwzorowuję swojej twarzy, a tutaj muszę odwzorować twarz, tylko nie jako replika, że na ścianie, tylko muszę z głowy. Na szczęście mam dosyć prostego jakby skina, you know. Dobra, nie, czekaj, to będzie dobrze, ej, to będzie dobrze. Ja dobry jestem w takie rzeczy, słuchaj, patrz. Patrz, ja to zrobię, teraz tu normalnie dookoła. Tak jest, tak jest, tak jest. Tutaj normalnie dookoła. Okej, okay. Po prostu muszę tylko pamiętać, że jeden piksel to tak naprawdę 4 bloki, nie? Jakby spoko. I teraz przez środek oczywiście jeszcze, czekaj, tutaj. O, i tutaj tak samo, i tutaj tak samo. Dobrze jest. I teraz biały, tutaj czarne. No kurde, zrobię to bez kitu, nie? Patrz.
Nie, to źle. Tutaj i teraz cyk. No i jest! Mordeczka jajowa, kurde, w skali 2 do 1, prawda? Skończyłem. Oh yeah, skończyłeś poziom 5. Dobra, to jeszcze nie koniec mapy. W sumie długa ta mapa bez kitu. Jednak dobrze autor napisał, że potrzebuje więcej czasu. Poziom 6 teraz. Strzelanie do celu. No i nie ma problemu, panie. Ciąg! Oj, co? Przecież to jest target block, to nie jest guzik nawet. Ej, nie rób se jaj. Nie. O, trafiono! To było w sumie za pierwszym, bo tam podskoczyłem, to dlatego nie trafił. Dobra, trafiono. A tam już jest guzik, okej. To może jednak z podskokiem? O, trafiono! Dobra, czekaj. A ludzie, jest guzik? Tam jest guzik, o kurde. Nie! Co? Jak dobry jajo, jak się jest dobrym w strzelanie do celu, to się jest dobrym w strzelanie do celu, panie. Dobra, to był poziom 6, czyli teraz poziom 7. Okej, quiz. Aby ukończyć cały poziom, trzeba zagrać we wszystkie quizy. Aha, bo mamy quiz o Minecraft, quiz o mnie, quiz o świecie, quiz... Prosta matematyka, no to się nie cieszę na ten quiz. Dobra, quiz Minecraft, okej. W którym roku powstał Minecraft? 2009. Prawidłowe. Kto stworzył Minecrafta? Ten ziomek. W której wersji MC dodano Piglina Brutala? W 1... Ojoj. Aha, 1.16. 1.16 na pewno nie. 1.16.2? Let's go! Jak w wersji angielskiej nazywa się aktualizacja 1.14? Na pewno nie usza na update, bo to było chyba 1.13, Nether update to 1.16, czyli Village and Pillage update. Normalnie drogą eliminacji, prawda? Tak się rozwiązuje quizy. Ile jest bossów MC uznawanych przez większość graczy? Uznawany... Aha, dobra, wiem o co chodzi, czyli część graczy... Ja wiem o co chodzi. Część graczy ma nie poukładane w głowie i uważa... Elder Guardiana za nie bossa. W sensie nie uważa Elder Guardiana za bossa. Ja wiem o co chodzi, że jest tylko Ender Dragon, jest Wither i jest Warden, tak? Tylko weźmy pod uwagę, że Warden w ogóle jak został dodany, to nie miał być w ogóle bossem, tylko ludzie sobie go postrzegali jako bossa. A Elder Guardian tak jakby miał być takim powiedzmy mini bossem, jakiś super duper, ale próbowaliście kiedyś zdjąć Elder Guardiana bez jakiegoś takiego faktycznego przygotowania, nie wiem, potek, jakiś odporność na ogień, coś tego. To nie jest to zbyt łatwe, ej. Wokół jeszcze pływają te małe guardiany. Elder Guardian też mocno bije tym laserem. Można go ominąć, ale mimo wszystko jest to walka jak dla... Ja uważam, że jest 4. 4. No to jest prawidłowa odpowiedź! 4! Jeżeli ty, tak jak ja, uważasz, że Elder Guardian też jest bossem, to napisz to w komentarzu, bo to jest niepoprawna odpowiedź. No i co? No, no właśnie, uznałem Smoka, Withera i Wardena. Musicie to zmienić po prostu, okej? Okay? Elder Guardian też zasługuje na jakiś szacunek. Był wcześniej przed Wardenem, okej? Okay? Ile lat ma MC? Rok 2023, licz od roku premiery MC. No to masz... Nie, czekaj, od roku premiery MC. 2011? Tak, bo 2009 to jakby jest ten, a 2011 to jest jako... Dobrze mówię, czyli 12 lat? Aha! Dobra, quiz o Minecrafcie zrobiony, let's go. Teraz quiz o autorze. Jak mam na imię? Filip. Ile mam lat? 15. Mój nick Minecraft to... The Pelon Ply. Jakim sportem się interesuje? Piłką nożną. Od ilu lat ciebie oglądam? Od 6 lat. Co robię w wolnym czasie? Grasz w Minecraft? I gratulacje, normalnie, quiz autorze. Tako, dobra, quiz o świecie. Oj, to może być trudne. Kto jest obecnym prezydentem USA? Dlaczego ma mnie to interesować? Dobra, chyba ten ziomek. Najbardziej zarąbiaszy Jupiter na... w tym wszechświecie to. Nawet nie sprawdzam innych odpowiedzi, po prostu od razu... Od razu, to jest jedyna poprawna odpowiedź. Najzarąbiastszy serwer w Minecraft, oczywiście, kuźwa, jedyna poprawna, żadnej innej nie widziałem, słuchaj. Jakby, no nie żeby coś, mój kanał, ja mam rację, jakby nikt się ze mną kłócić nie może, dziękuję, dobranoc. Ale ta sneaky reklama, to w pamięci w tym momencie powinieneś dostać minus 10 punktów tej mapy. Zobaczymy, jak pójdzie mi quiz prosta matematyka jak ze. Wszyscy wiedzą, że jestem genialny z matematyki, co nie? Tak. Szczególnie, że swoją edukację w szkole skończyłem chyba, nie wiem, 8 lat temu?
coś. Technikum, ta, no. Ale wy wciąż chcecie mi zadawać pytania matematyczne. Gdzie ja tej wiedzy dawno nie mam w głowie. Ale okej, okay, sprawdźmy to. 64 razy 4, dobra, no 256, no. 3 do potęgi... Ja pierdzielę. 3 do potęgi czwartej. Czyli to jest 3 razy 3 razy 3 razy 3, no kuźwa 81, strzelam, niech będzie. 4 do potęgi czwartej, ja pierdzielę. To raczej nie będzie 300. To będzie 256, normalnie. Pierwiastek z dwóch. To jest pi. 3, 4, tak? Chyba, nie wiem. 2, 2? Pierwiastek z dwóch? Nie wiem! 2. 1, nie wiem. 100 minus 30... 63. 238 minus 60... Pfu, 7. Nie chce mi się tego liczyć. Nie chce mi się tego liczyć! Co? Pierwiastek z 225? Okej? Okay. Cokolwiek poza zerem do potęgi... 0, to jest 1. Nie wiem, jakim cudem to pamiętam, ale większość rzeczy nie pamiętam. 10 do kwadratu? 1000. Nie, 100. Bo to jest... Nieważne! Zrobiłem! Jestem dobry w matematykę! Jak ktoś ma jakiś problem, to... To se idź. Bo ty się teraz na bieżąco na przykład matematyki uczysz, ja się uczyłem wiele lat temu, słuchaj. Na przykład, powiedzmy nawet te 8 lat. Jeżeli jest tu ktoś z was, kto ma 8 lat, to ty żyjesz, kuźwa, na tym świecie tyle, co ja już się nie uczę matematyki i tego nie muszę pamiętać. W sumie nawet jak się uczyłem, to i tak nie pamiętałem. Ej, umówmy się. Dobra, czekaj, to był poziom, ojoj. Wait. Czyli tu jest trzeci, tu czwarty, nie, to był... To był ósmy? Ej, nie wiem. No kurde, nie wiem teraz. To był... Czekaj. No i zaraz będzie, że poziom pominąłem, no nie, ale nie chcę znowu go przechodzić, ej. O! Ósmego nie przechodziłem, Snake! Czyli siódmy przechodzi... Dobra, chyba dobrze, nie? Okej, czy tu jest trasa zarysowana? What? Poczekaj. O ile ja dobrze widzę, tu jest czarny konkret i bloki węgla? Nie. Tak! Tu jest czarny konkret i bloki węgla. Czyś ty na głowę upadł? Ja muszę każdy... No i co teraz? Halo? Gdzie dalej? Mam tam przeskoczyć? No raczej nie. No ale... Aaaa! No ale... No to... No jak? No tu nie ma. No tam jest dopiero, ale ja tam przeskoczyć nie mogę. Dobra, przeskoczyłem. Nieważne. Tu. Szkoda, że trudniejszej tej trasy żeś nie zarysował, kuźwa. Ja pierdzielę. Tu. To jest najwolniejszy snake, jak ja chyba w życiu robiłem, nie? A przechodziłem wiele snake'ów. Wiele snake'ów w swoim... życiu przechodziłem. Oczopląsu dostaję, ja nawet nie wiem, czy ja dobrze idę. W sensie, jakby nie jestem do końca pewny. Tak trochę na czuja idę, nie? Dobra. Patrzę po krawędziach, bez kitu. Po krawędziach łatwiej się zorientować, czy to jest blok węgla, czy konkret. Ale i tak jest to trudne, bo te bloki są do siebie bardzo podobne. O! Mój Boże, zrobiłem to. Nie zrobiłem. To jest specjalnie, żebym się wywalił na samym końcu. Jest!
Okej, poziom ósmy zrobiony. Czyli siódmy raczej robiłem, bo byłem na tym poziomie, bo to mnie teleportuje gdzieś mniej więcej tak tutaj, nie? Tak, do tego, nie? Dobra, i to był poziom ósmy. Dobra. Czyli teraz poziom dziewiąty. Let's go. Przeprowadź Stefana. Stefan! Okej, chodź. Chodź, panie Stefan, chodź. Chodź, normalnie damy radę, chodź. Mam nadzieję, że przeszedłem te bardziej czasochłonne poziomy. Na przykład parkour, czy replika, czy znajdź przycisk, czy nie wiem. Mam w każdym razie nadzieję, że się udało. Chyba ta świnia dokończyła swojego żywota. Dobra, poziom dziewiąty zrobiony, trzeba się za każdym razem cofam. A to mnie idealnie tutaj chyba teleportu... Nie, teraz dziesiąty, dlatego ja się tak gubię, dobra. Teraz jest poziom dziesiąty, później będzie jedenasty. Dropper. Pajęczyny są zablokowane jakby coś. Zablokowane? Wow! Ja pierdzielę, od razu spadłem, ja chciałem tylko zobaczyć. Jezu. Dobra, lecę. Ała. Lecę. Ała. Lecę. A, bo to są tory. Lecie! I tu akurat. O! Myślałem, że tutaj wody akurat nie będzie, ale tu była! A tu jest lapis! O, jak dobrze! O, jedzie, halo, gdzie jest meta? Znaczy, w sensie, gdzie jest guzik? Halo? 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 Mogę iść dalej? Ej, wait, co? Czekaj. Moment. Gdzie jest. Przeszedłem! Przeszedłem, nie zginął. Halo? Gdzie jest? Aha! Chłopce, kuźwa, znajdź przycisk, zrobił po droperze, nie? Fajnie masz. Dobra, poziom dziesiąty zrobiony. Czyli teraz poziom jedenasty. Poziom w drugą stronę. Jedenasty. Tutaj, jedenasty, okej. Znajdź różnicę. Twoim zadaniem jest zlokalizowanie bloku, który nie pasuje do reszty. Tylko mówimy tutaj o czym? Aha, dobra. To jest na zasadzie nie tyle, w sensie nie chodzi o sam wygląd, tylko chodzi o na przykład funkcjonalność. Czyli na przykład co? Tego nie możemy otworzyć, jak jest blok. Ale na przykład drop dispenser, przepraszam, możemy. Aha! Wszystkie inne mają po 27 slotów. A, w sumie to też. To dwie różnice były. Ej, moja różnica też się zgadzała, no bo nie można było otworzyć ani skrzyni, ani shulkera postawionego w ten sposób, ani ender chesta. Wiesz, o co chodzi, nie? Główka pracuje. Ważne, że się zgadzało, słuchaj. Dobra. Crafting, beacon, conduit i command block. O kurczę, to jest... Co tu może... O co może tu chodzić? Że na przykład command blocka nie można skraftować. Conduit można, crafting można, beacon można. To by była moja różnica. Ale jeżeli różnicą będzie... Nie wiem, że to nie zajmuje pełnego bloku, czy to jest blok animowany, wiedziałem, że będzie źle, no. Bo coś innego jest różnicą, tylko ja nigdy nie wiem co. No to też źle. Nie wiem, co jest różnicą. Nie wiem, w jaki sposób mam na to patrzeć. Serio, nie wiem. Crafting. Dlaczego? Ten blok nie może ci dać żadnego efektu. Okej, w ten sposób. No command block teoretycznie może dać efekt, ale ja patrzyłem pod kątem survivalowym, a nie... Dobra, nieważne. Okej, spoko. Zgadzam się, niech będzie. Okej. Nie jest pełnym świetlistym blokiem? Zbyt oczywiste, więc pewnie to nie będzie to. Na przykład... Czekaj. Froglighta nie da się skraftować. To się da, to też się da, ale... Shroom Lighta też się nie da skraftować. Więc to raczej nie to. Dobra, pierwsza myśl. Okej, jedyny niepełny świecący blok, czyli jednak pomyślałem tak samo jak autor. Let's go. Okej.
Jedyne drewno, które się nie pali? Blok netherowy i animowany. Okej, okay, to też pomyślałem, że animowany. Okej. Guzik, target block, blok redstone'a, dźwignia. Wydaje mi się, że chodzi tutaj, że dźwignią można włączyć i wyłączyć, a blok redstone'a tylko zasila, target block tylko zasila i przycisk tylko jakby zasila? Ej, nie wiem, czy... Źle jednak, no okej, okay, no. Czemu aż tu mnie teleportuje? Come on, no wiesz co? No jeszcze nie pamiętam poprzednich odpowiedzi. Tu, no i co? Mogę sobie spawn pointa jakiegoś coś? Nie mogę. to jeżeli nie dźwignia, no to... W jaki sposób to może być rozkminione, nie? Że co? Że tylko target block można zasilić strzałą. No to jest trudne pod kątem tego, że ja muszę myśleć tak jak autor, a nie da się myśleć tak jak drugi człowiek w ten sam sposób. Każdy myśli w inny sposób w Minecrafcie. Ja podejrzewam, że wy tu macie trzy różne różnice i żadna nawet nie pasuje do tego. Co nie? Dobra, block redstone'a. Bo co? Nie potrzebuje interakcji. O jest. Ostatnio, o czym bym pomyślał, serio. Ostatnio, o czym bym pomyślał. Serio, naprawdę. Okej. Okay. Nie mówię, że to się nie zgadza. No oczywiście, że się zgadza, ale to jest ostatnio, o czym bym pomyślał. Dobra, teraz poziom 12. Elytra, let's go. Nie. Wow. Okej, okay, dobra, spoko. Easy peasy. Aha, dobrze, się nie zabiłem. Okej, okay, poziom 12 z głowy, więc został nam poziom 13. Czymżeż będziesz? Prosty kliker. Dlatego autor powiedział mi, że ta mapa zajmie mi więcej czasu. Okej. Okay. Fragmenty, ulepszenia, kilowce, kifolce w sensie. Nie, czytanie trudne jest. Wymiana bloków i koniec. Damn! Okej, okay, tu jeszcze mamy hejsty. What? Dobra, tak jak mówiłem na początku, rozsiądźcie się wygodnie, bo dopiero teraz zaczyna się mapa. W sensie wcześniej przeszliśmy taką standardową mapę, te wszystkie poziomy, parkury, znajdź przycisk i tak dalej, a teraz mamy drugą część mapy, czyli clicker. Okej. Okay. A już myślałem, że się wyrobię w 40 minut. Nie. Fragmenty. Dobra, co my tutaj potrzebujemy? Schemat fragmentu przycisku. Fragment przycisku zagłady. What? Poczekaj. Aha. I potrzebujemy 8 takich fragmentów, ale tu potrzebujemy... Dobra, to nie po kolei. Ulepszenia. Tu mamy... Że gold ten... I tu mamy... O, haste 5, haste 10, haste... 15 chyba? Nie, 20. Nie, wait, czekaj, jak się rzymskie te czytało? Chyba tak, że 25 to będzie? Tu jest 10. Damn! Dobra, poczekaj, tu mamy efficiency 1 i możemy oak planksy. Dobra, a za te oak... Nie, oak planksy? A to jest oak log. Moment, jeszcze coś innego po kolei. Aha, za oak planksy mogę kupić oak log, a za oak log mogę kupić... Yo! Dobra, czekaj, to ile potrzebuje planksów w takim razie? Poczekaj. 8 logów to jest to ten, czyli 80 aż... Yo! No dobra. Znaczy ja podejrzewam, że im dalej, tak jak to w klikerach, tym będzie to łatwiejsze, szybsze i w ogóle, ale ja dopiero za 80 desek mogę kupić drewniany kilof. Drewniany, czajcie? Drewniany i dopiero później coś lepszego, ej. Ja nie mogę, dobra. Z tego co widzę, na szczęście nie psuje mi się ta siekiera, bo tego się najbardziej bałem. Na całe szczęście ona mi się nie psuje. Więc spoko, jakby fajnie. Taki poziom na zakończenie, żeby... Ja wiem, żeby się troszeczkę uspokoić, żeby właśnie sobie troszeczkę, nie wiem, o mapie może ewentualnie pogadać. Jak najbardziej spoko. Swoją drogą, ten odcinek powinniście widzieć w zasadzie w
No właśnie, czy w piątek, czy w sobotę? Kurczę, teraz do końca nie wiem, bo ja go nagrywam w piątek. Czy ja go wyrobię się, żeby wrzucić go na piątek? Teoretycznie tak, bo i tak nie ma sensu wrzucać odcinka szybciej niż o 16, bo gdzieś tam dopiero wracacie ze szkoły, czy z pracy, czy coś. Mamy już chyba 80 desek, dobra, kupmy od razu, zaraz pogadamy sobie dalej. Cyk, cyk, 8. I teraz bierzemy drewniany. I teraz za 10 kamienia i 5 węgla możemy mieć dopiero lepszy kilof. A żeby mieć... Wait... To jest 10 stone'a. Żeby mieć 10 stone'a, potrzebujemy 2 cobblestone'a i węgiel. A żeby mieć... A tym mogę węgiel? Mogę węgiel, dobra. Czyli to... Potrzebujemy 10 takich. Okej, okay, czyli... czyli ile potrzebuję w końcu kamienia? 20, żeby mieć stone'y i potem węgla 5 sztuk. Okej, okay, dobra, to wykopmy 5 sztuk węgla w takim razie. Na całe szczęście można drewnianym kilofem. Wracając, jako że ten odcinek będzie dość długi, wydaje mi się, że raczej go wrzucę na... Sobotę. No właśnie, kurczę, chyba nie sobotę. Chyba jednak go w piątek, widzicie, ej. To jest ciężkie, bo ja nie wiem, jak zadecyduję po nagraniu odcinka, co nie? I potem będzie liaj, nie, jest jednak sobota albo coś. Dobra, powiedzmy, że wrzucę go jednak na piątek. Więc jutro wtedy w sobotę będzie live i w niedzielę, mam nadzieję, będzie jakiś odcinek, może z Better Hardcora, ale nie obiecuję, bo dzisiaj mam urwanie głowy, a jeszcze chcę shortów porobić. O, to wam chciałem chyba przekazać. Tak, chyba to wam chciałem przekazać, dobra. Musimy wydobyć 20 cobblestone'a, żeby mieć 10 kamienia, żeby móc sobie kupić kamienny kilof. Okej, okay, spoko. Fajny poziom swoją drogą, bo ja wiem, że wy wiecie, że ja lubię mapy clicker i poziomy clickerowe są dla mnie fajne, bo mogę sobie po prostu z wami pogadać. A to jest taki prosty clicker, ale nie prosty, wiesz, bo jednak jest tutaj więcej tych efektów i możliwości niż nieraz na tych mapkach typowo clickerowych. Więc to jest, widzisz, to jest taki mały hincik dla was. Jakby ktoś z was chciał na przykład robić mapę clicker typowo, to postarajcie się, żeby była bardziej rozbudowana niż ten poziom. Bo to już będzie spoko, nie? Dobra, teraz bierzemy to, cyk, 10 stone'a. I teraz za 10 stone'a i 5 węgla jeszcze zapomniałem, przepraszam. Teraz dopiero ogarniamy sobie zaraz kamienny kilof. Okej. Okay. Przerąbane. Całe szczęście później będę mógł sobie hejsta ogarnąć, więc muszę zobaczyć, co tam potrzebuję do samego hejsta. Dobra, teraz mamy to. Dzień dobry, poproszę... Kamienny kilof, let's go, swoją drogą, kurczę, fajnie by było zrobić tutaj... A, bo to będzie wtedy, kurczę, bez napisów, kurczę, a to fajna by była taka pod miniaturkę, patrz, o, będzie screenek normalnie, rozumiesz, tak o. Dobra, mamy kamienny kilof, w którym możemy wykopywać coal i iron. Tylko, że co, tutaj mamy za 3 raw iron, mamy iron ingot i za 2 węgla. A później tutaj dopiero mamy... W ten sposób. A żeby ogarnąć sobie jakiś hejścik, potrzebujemy złoto i żelazo. Hejst 5. Dobra. Złoto i żelazo. A jak ja mogę ogarnąć złoto? Przepraszam. Tutaj. Rough gold i ten. Ale żeby mieć rough gold, to ja potrzebuję w zasadzie i tak żelazny kilof. Okej, dobra. Czyli lecimy do żelaznego kilofa. 20 tych i 5 bloków, czyli to jest... O, kuźwa, trochę mnie czeka. Po prostu kopię, ok? Po prostu kopię. Potrzebujemy 8 węgla na jeden blok węgla i potrzebujemy 8 bloków węgla? Tak? Czyli potrzebuję stack węgla? Dobrze ogarniam czy źle ogarniam? Bo tak liczę na szybko po prostu i tak z pamięci staram się jakkolwiek to ogarnąć, ale nie jestem do końca pewny. W każdym razie na pewno potrzebuję dużej ilości węgla. Wracając. Mam nadzieję, że ogólnie odcineczek wam się... podoba do tej pory, bo osoby, które lubią na przykład takie klasyczne poziomy, albo takie po prostu, gdzie ja się bardziej muszę, nie wiem, męczyć, skakać, latać, nie wiem, jakieś parkury, czy rozwiązywać jakieś zagadki, czy rozwiązywać quizy, znajdą coś dla siebie. No i osoby, które lubią stricte mapy, czy poziomy clickerowe, również znajdą coś dla siebie właśnie w tym poziomie. Ta mapa, wydaje mi się, ma w sobie dosłownie wszystko. Serio. Bo ma i standardowe poziomy, i takie troszeczkę może mniej. I jest dosyć rozbudowana. I jeszcze ma teraz tą mapę... No kurczę, powiem wam,
Ja się czuję, jakbym tak naprawdę przechodził więcej niż jedną mapę w tym momencie. Serio. Dobra, mamy 8 bloków. Potrzebuję 5 bloków do tego i potrzebuję sztabek, ale żeby mieć te sztabki, potrzebuję tutaj węgla. Właśnie, dlatego potrzebuję. 5 bloków, tak? 5 bloków, dobra. Czyli 3 bloki możemy sobie rozbić. Mamy 31 węgla, to już styknie. I 3, to jest jako jedna sztabka. Potrzebujemy tych sztabek 20. Dobra, no to po prostu kopię. Niestety tutaj będzie nam się to wykopywało pojedynczo. Nie mam żadnej fortuny. To by się też przydało. Akurat pod surowe żelazo czy surowe złoto. To by było bardzo fajne, ale spoko. Wystarczy ogarnąć hejsta i już jakoś to później, kurczę, sobie pójdzie. Bo z hejstem 5 będę w stanie dość szybko nawet wykopywać tam czy obsydian, czy debrisy nawet później, tak? Bo to coś czuję, że będzie bardziej problematyczne. Damy radę na spokojnie, bez żadnego problemu, słuchaj. Wykopmy najpierw może 30, tak? Bo to będziemy mieli wtedy... Moment, tutaj... Cyk, 10 sztabek. I teraz potrzebujemy jeszcze drugi raz tyle. Dobra, czyli 30 żelaza jeszcze. Na spokojnie, damy radę. Węgla tam mi chyba starczy. Jak nie starczy, to go sobie wykopię. Bez żadnego problemu. Fajna mapeczka. No kurczę, fajna mapeczka. Troszeczkę się powściekałem. Trochę nawywijałem. Trochę pofejlowałem. Czyli tak jak zawsze. Ale mimo wszystko odbiór mapy wydaje mi się bardzo, bardzo pozytywny, słuchaj. A, i dlaczego na przykład tej mapki nie chciałem, czy tego odcinka nie chciałem wrzucać się na sobotę, bo wydaje mi się, że tak jak teraz rozkminiam, nie wrzucę tego odcinka na sobotę, czyli oglądacie ten odcinek w piątek. Z racji tego, że no dzisiaj live'a po prostu nie ma. I live będzie po prostu jutro, tak? I nie chcę wrzucać odcinka i robić live'a w jeden dzień, bo wydaje mi się, że ma to troszeczkę wpływ na, nie wiem, sam nawet zasięg tego live'a i tak dalej, a tak jak będzie piątek, macie i tak dużo czasu, żeby sobie obejrzeć odcineczek jutro do czasu, zanim będzie faktycznie live i myślę, że tak będzie spoko. Dobra, mamy to, w takim razie teraz sobie jeszcze tutaj sztabki, mam i 20 i teraz proszę bardzo, żelazny kilof. Takim sprzętem daleko zajedzie. No okej. I teraz potrzebujemy 20 sztabek złota i 10, żeby mieć hejst 5, tak? Natomiast tu już mamy wydajność 3, więc trosze... A, coal ore, gold ore i diamond ore. To chociaż węgiel szybciej wykopię. Żelazo tak czy inaczej muszę to zrobić kamiennym kilofem i potrzebuję 60. Tak, żeby mieć tam 20. 20 czy 10 sztabek? Kurczę, głupie w tym wszystkim. Poczekaj, ile tego potrzebuję? Wait. Potrzebuję 10 sztabek żelaza. Żeby mieć 10 sztabek żelaza, potrzebuję no 30 żelaza, tak? Surowego. Dobra, okej. Okay. I 20 chyba węgla, tak? Matematyka trudna, słuchajcie, ja już ten odcinek nagrywam trochę. Wcześniej nagrywałem Planet Craftera i trochę czasu już minęło, dobra? Mogę failować. Przynajmniej będzie coś się działo, słuchaj. O czym byśmy mogli porozmawiać? A, o Better Hardcore chciałem z wami chwilę pogadać, a propos tego, czy właśnie w niedzielę będzie odcinek, czy nie. Bo to jest... że tak powiem, pod jednym wielkim znakiem zapytania. Teoretycznie mógłbym wam powiedzieć, że tak, oczywiście, będzie odcinek i tak dalej. Natomiast kwestia tego, czy ja nagram ten odcinek dzisiaj, ile ten odcinek będę nagrywał i czy znajdę czas na zmontowanie tego odcinka, chyba że ewentualnie dam do montażu dla Patty, bo też tak może być. Więc wtedy faktycznie bym mógł wrzucić wam ten odcinek w niedzielę. Tak? To jest taka kwestia. Więc powiedzmy, że takie 50-50. Będzie albo nie będzie. I wszystko zależy od tego, czy uda mi się faktycznie to nagrać. Jeżeli uda mi się nagrać tego Better Hardcora i jutro na przykład bym sobie, nie wiem, rano do południa czy coś siedział z jego montażem i bym go zmontował, to prawdopodobnie na live dam wam informację, że hej, będzie Better Hardcore na przykład dnia jutrzejszego, w sensie, że w niedzielę. Jeżeli takiej informacji wam nie dam, to jest proste. Po prostu tego odcinka nie nagrałem albo nie zmontowałem, ok? Jakby musicie w ten sposób brać pod uwagę, bo bardzo często pytacie mnie na live'ie o jakieś nowe odcinki.
czy z mapek, czy z Better Hardcora, czy z czegokolwiek innego. I ja nie za bardzo jestem w stanie wam odpowiadać na te pytania w momencie, kiedy zwyczajnie nie wiem, czy dany odcinek będzie. Bo wiecie, to, że ja sobie planuję nagrać jakiś materiał, to jest jedna rzecz. A to, czy ja go będę w stanie nagrać, czy znajdę na to czas, czy go zdołam na przykład zmontować, to już jest totalnie inna kwestia. Nie wiem, ile tego złota, kurczę, potrzebuję, bo się zagadałem troszeczkę, ale wydaje mi się, że powinno być ok. Teraz proszę ja ciebie tutaj, sztabki złota, 20 idolu! Dobra, teraz proszę bardzo, guzik. Haste 5, let's go. Cyk. Aha, mam haste 5, dobra. Czyli co teraz potrzebujemy? Na bloki diamentu potrzebujemy haste 10, tak? A tu możemy przy okazji sobie ogarnąć, bo to już też gold ore, gold ore i obsidian. 20 bloków diamentów. To może najpierw byśmy zrobili tego hejsta? Dobra, bloki złota. Tutaj, żeby mieć to, to potrzebujemy węgla i tego. Dobra, ale w sumie jak mam hejst 5, w sumie z hejstem 5 wcale tak szybko się tego węgla nie wydobywa, ej. Wcale tak szybko się nie wydobywa. Bez skitu. Ale czekaj, a tutaj nie mogę? Nie, czekaj, żelaznym przecież mogę, zapomniałem, moment, nie, cicho, cicho, ja się zagubiłem w tym wszystkim, bo to jest pod iron i potem, dobra, to już nie potrzebuję, let's go. Okej, więc troszeczkę szybciej będę wydobywał, bo potrzebujemy dużej ilości węgla, potrzebujemy dużej ilości surowego złota, żeby mieć sztabki, żeby mieć bloki, żeby ogarnąć sobie guzik na haste 10, tak? Tak, tylko potrzebuję do tego aż 10 bloków. Nie, przepraszam, 8 sztabek i blok węgla, żeby mieć to, a żeby mieć blok węgla, potrzebuję tego. God damn it! Dobra, czyli potrzebuję po prostu dużej ilości węgla, ok? Postoję sobie tutaj chwilę po prostu. Ja to zrobię dzisiaj. Ja to zrobię, tylko to mi troszeczkę zajmie. Ale ja lubię mapy clicker. To będzie długa mapka, tak jak mówię, na piątek, piąteczek do obejrzenia. Łyknę se kawusi, słuchaj. Muzyczkę, z tego co pamiętam, przygotowywałem sobie na tyle długo, znaczy na tyle długą, żeby playlista zajęła powyżej godziny i żeby się co chwilę nie dublowała. Więc spoko. Cały czas, przez cały odcinek leci inna muzyczka i nie muszę jej przełączać, nie muszę się nią martwić w ogóle, także przygotowałem się, słuchaj, na co najmniej godzinę nagrywek. A czy zajmie mi to więcej? Prawdopodobnie tak, plus minus. To też zależy, jak autor przewidział, ile zajmie mi na przykład parkour, czy replika, czy znaleźć przycisk i tak dalej, bo to też stety, niestety ma wpływ. Te fejle i to wszystko. Jakbym tak przeszedł perfekcyjnie, bez żadnego zastanowienia się, to może by to inaczej wyglądało, nie? Ale spoko. To jest dobry odcinek, mówię, dla ludzi, którzy lubią akcję, żeby się coś działo, i z drugiej strony dla osób, które lubią po prostu słuchać mojego pitolenia, słuchaj. Dobra, robimy więcej bloków. Mamy 23 bloki. I teraz potrzebuję sztabek złota, ale najpierw byśmy musieli tutaj sobie to rozbić jeszcze. Bo tu potrzebujemy 10 aż bloków złota. A żeby mieć blok diamentu, to też potrzebuję blok. Goddammit. Okej, diamenty. W takim razie. No problemu. Przynajmniej coś ciekawszego, innego do kopania niż węgiel na przykład. I do tego jeszcze potrzebuję dużej ilości złota. Wszystko po to, żeby mieć haste 10, nie? Bo mógłbym po prostu ulepszyć sobie kill-off i prawdopodobnie też bym szybciej progresował, ale nie wiem, czy te diamentowe kill-off też w jakiś sposób tutaj, kurczę, czy mogę te same rudy wydobywać, nie? Tym diamentowym na przykład. Zaraz to zobaczę, bo wydaje mi się, że tak, ale nie mam 100% pewności. Dobra, kupmy trochę sztabek, 23 sztabki. Teraz kupmy trochę bloków, mamy 2. Potrzebuję 10, kaban. To jest przerąbane, ej. Dobra, czekaj, tu mogę rozbić jeszcze sobie węgla trochę. Cyk, cyk. I teraz cyk i cyk, jeszcze jeden blok, dobra. Zobaczmy diamentowy kill-off. On może wykopywać węgiel, złoto i obsydian, ale już diamentów nie, a to też ciekawe. To też ciekawe. No dobra, ale on ma wtedy wydajność 5. To jest dobre. To czekaj, to najpierw złoto, dużo złota, żeby te sztabki, żeby mieć te 10 bloków, żeby tak czy inaczej sobie hejsta później ogarnąć. O, to jest dobra rzecz. Tak czy nie tak? Kurde, nie mogę się zdecydować, poczekaj!
Moment. Może jednak te diamenty najpierw? Bo tu jest 10 bloków i 5, żeby mieć hejstat ten. A tutaj potrzebuję 20 bloków węgla i 20 diamentów. Złote mi są w ogóle tutaj niepotrzebne. Będę miał wtedy wydajność 5. Okej, okay. A tu potrzebuję 8 diamentów, bloku węgla do tego i potrzebuję takich bloków aż 20. Czyli węgiel. Dużo węgla. Żeby mieć bloki węgla, żeby za te bloki węgla móc kupić bloki diamentowe. I przy okazji potrzebuję więcej węgla, bo z blokami diamentowymi jeszcze potrzebuję bloków węgla, żeby kupić diamentowe kilo, żeby w ogóle wydobywać szybciej wszystko i żeby kupić sobie przycisk na hejs 10. Tak, teraz wreszcie to ogarnąłem. Węgiel jest tutaj podstawowym surowcem na tym klikerze, jest najbardziej potrzebny, potrzebuję go wciul i jeszcze więcej. Okej, okay. Dam radę. Na całe szczęście już mam ten hejst 5, to już na długo mi starcza. Na szczęście autor pomyślał, żeby tutaj walnąć tego hejsta na naprawdę długi czas. Więc się nie przejmuję, że nagle mi się skończy. Okej, dobra. Kupmy kolejne bloki, proszę ja ciebie. Cyk, and cyk. Mamy 28, ale tu potrzebuję i 20, i 20, a tu potrzebuję na jeden... Okej, dobra, kupmy już kilka bloków. Wykopmy teraz diamenty. Skupmy się na diamentach, tak? Bo potrzebuję ponad staka, prawie w sumie przed dwóch, nie, ponad dwóch chyba tak naprawdę, żeby mieć 20 bloków diamentów. Mam już bloki węgla, ale jeszcze będę musiał więcej węgla wydobyć, żeby zrobić więcej bloków węgla, żeby kupić diamentowy kilo. Wiadomo, o co chodzi, normalnie. Dobra. Im dłużej się gra w jakąś mapę clicker, w jakiś rodzaj clickera, coś, tym bardziej ogarnia się mechanikę? W sensie, w klikerach jest tak, w dobrych klikerach, takich, tak jak na przykład ten, że nie da się przeskoczyć wielu rzeczy, nie? Jakby są jakieś tam ulepszacze, przyspieszacze i tak dalej, ale nie da się wielu elementów rozgrywki ominąć i musisz lecieć po kolei, każdym kolejnym upgrade'em. To jest dobrze przemyślane i fajnie, jak najbardziej jestem za, to jest na plus. Dobra, mamy już ponad dwa staki. Okej, zobaczmy, co z tego będziemy mieli. Proszę ja ciebie tutaj, cyk. 11 i 19 i 20. Let's go. I teraz jeszcze potrzebujemy 1,5 do 2 staków węgla, żeby mieć 20 bloków węgla. I wtedy kupujemy sobie diamentowy kilof. I lecimy dalej z progresem, bo wydajność 5 diamentowy kilof i hejst 5. Chyba powinniśmy, kurczę, wydobywać to złoto naprawdę szybko. Złoto i tam jeszcze chyba obsydian jest? Bo to jest pod kolejne upgrade, wiadomo, nie? Pod kolejny kilof. Także taka sytuacja. Co się stało, żabeczko moja kochana? Pan nagrywa mapkę od widza i pan ogrywa klikera. Wiesz, o co chodzi? A byliśmy dopiero przed nagrywkami na spacerku, także... Ja rozumiem, że ty coś chcesz, coś usłyszałaś pewnie, ale ja serio nie mogę. No i teraz widzisz, mam content. W tym momencie rozmawiam sobie z piesełkiem. Prawdopodobnie coś usłyszała, wystarczyło, że coś usłyszy tak naprawdę na dworze i momentalnie. A pewnie chce na balkon wyjść, tak. A jak wyjdzie na balkon i ja będę nagrywał, to nagle będzie wow. Będzie szczekanie, bo... No bo zobaczy na przykład jakiegoś psa, no i... Taka sytuacja. Kto ma psa, ten zrozumie. Doskonale, o co chodzi. Dobra, mam już kilka staków. Trochę się zagadałem, ale spoko. Dobra, pyk, and pyk, and pyk. 30. I teraz tak. Diamentowy kilof, let's go. Coal, gold i obsydian. No, tego złota tak super szybko się nie wydobywa, ale... W sumie niewiele nam brakuje do hejsta 10. I think. Tak myślę. Poczekaj. Zaraz zobaczymy. Bo tutaj mamy teraz złoto. Sztabki. Więcej... Moment. Tutaj więcej sztabek. Jeszcze więcej... Dobra, przerobię wszystko, kuźwa. Więcej sztabek. I teraz potrzebuję bloków. Czyli potrzebuję zaś tu. I teraz potrzebuję tu. Mam 7. Potrzebuję 10. I tutaj jeszcze 5. Ale do tego też potrzebuję
Węgla, dobra, więcej węgla. Wydaje mi się, że dopiero jak będę miał hejsta 10, dopiero wtedy faktycznie będę mógł powiedzieć, że jakoś szybciej wydobywam te surowce. Chociaż nie powiem, diamentowe kilof to i tak już jest dobre. To i tak już jest dobre, a dosłownie za 5 sekund, 4, 3, 2, 1, mija godzina od rozpoczęcia nagrywania tej mapy, ej. Dobra, to będzie najdłuższa mapka. Czekaj, którą ja mapkę ostatnio nagrywałem powyżej godziny? No jakaś na pewno była. Chyba ta odcinka, o ile się nie mylę, która była typową mapą clicker, tak? Chyba dobrze mówię. A tak w sumie to tak, no, to będzie jedna z dłuższych na pewno. Dobrze, że ustawiłem zmieniające się LEDy na przykład, żeby cały czas tego samego oświetlenia nie było. Że przygotowałem sobie muzyczkę, słuchaj, tutaj pod dłuższe nagrywki. A, wszystko przemyślane, słuchaj, wszystko przemyślane. Dobra, chwilę tu postoję, rozkopiemy sobie tutaj węgielka. I myślę, że będzie sypoko. Dobra, czekaj. Tu. Jeszcze trochę, tak, żeby mieć kolejny pełny stack. Bo wtedy będziemy mieli 16 tam bloków, czy ileś, nie pamiętam. Dobra. I teraz proszę ja ciebie tutaj. Cyk, and cyk, and cyk. Mamy 24. A teraz potrzebuję diamentów i bloków diamentów, bo potrzebuję tych bloków diamentów 5. Nie tym kilofem, niestety, tylko tym. No tak, zapomniałem. Nie może być zbyt super, co nie? Jakby im masz lepszy kilof, tym nie możesz wydobywać niektórych surowców. Trochę niefajnie, to jest rzecz, która akurat nie do końca mi się podoba na tej mapie clicker, ale okej, rozumiem, że ma być troszeczkę trudniej, tak? Żeby nie było zbyt łatwo. Rozumiem. 5 bloków potrzebuję, nie mam żadnego. Dobra, damy radę. Bloku węgla na pewno będę miał, żeby mieć hejsta 10. Bo ten lepszy kilof to dopiero później, nie? Chyba damy radę. Czy to mi starczy? Chyba. Poczekaj. Teraz potrzebuję tego. Cyk. Mamy 8 bloków, nie? I jeszcze 3 bloki złota. Czyli tu jeszcze weźmiemy tak. Złoto wykopiemy. Diamentowym. Będzie troszeczkę, o ciupinkę szybciej. I jak zdobędziemy sobie to... Bo tam 3 bloków dosłownie potrzebujemy. To zaraz to będziemy mieli chyba, nie? Teraz to, cyk, sztabki, 18, cyk, 2 i dosłownie, dobra, jeszcze kilka sztabek, cyk, teraz nie mam węgla, teraz, jeszcze nie, teraz i teraz, 10, dobra. Mam 10 i mam 5, hejst, 10, dziękuję, cyk. Okej, dobra, co dalej? Potrzebujemy nederytowego, legendarnego kifolca zagłady, którym będziemy mogli węgiel, złoto i ancient debris wydobywać, ale do tego potrzebujemy crying obsydianu. Żeby mieć crying obsydian, potrzebuję 8 sztuk obsydianu i 2 bloki węgla. 2 bloki węgla mam. A tym mogę obsydian? Mogę obsydian wydobyć. Dobra, no to lecimy. 8 sztuk obsydianu. Tu na szczęście z hejstem 10 będzie o wiele szybciej. Także damy radę. Czekaj. 8, tak? I wtedy będziemy mieli 1? 1. A potrzebujemy 25! O mój Boże! Ewentualnie krajnik obsydian 20 bloków złota... W sumie? Dobra! Teraz będę... Wow! Dobra, teraz, hejścik wleci na spokojnie. Właśnie takiego kopania chciałem, nie? Właśnie takiego turbo kopania chciałem. Dobra, to myślę, że bez żadnego problemu zrobimy sobie tutaj, kurczę, upgrade'ik na lepszego hejsta, żeby szybciej wydobyć obsydian i żeby szybciej kupić sobie... Krańk obsydian i żeby kupić sobie lepszy kilof i żeby kupić sobie upgrade i żeby kupić sobie guzik. Ja pierdzielę. Oj, to ja rozumiem. Boże, tego expa teraz będzie leciało tutaj, że masakra. Dobra. Cyk i teraz dawaj mi tu bloki węgla, pyk, 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 bloki węgla, dobra. Teraz
Moment, moment, najpierw skupmy się na tym. Krajęk obsydiany, to i tak będę potrzebował więcej obsydianu i więcej złota. Złoto mogę tym wydobywać jak najbardziej, dobra. Bo do tego też będziemy potrzebowali węgla, żeby zrobić bloki złota. Tak szybko wydobywam, że się kurczę nie nadąża to pojawiać na nowo, bez kitu. Ale dobrze, na szczęście nie ma tutaj jednego bloku, tylko jest 9 bloków, więc jakoś sobie z tym poradzimy. Cyk, 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 dobra. Powiedzmy, że na razie styknie. Okej, okej, okej. I teraz proszę ja ciebie, rozbijemy sobie trochę tych bloków jeszcze. Sztabki złota, więcej bloków. Sztabki złota, teraz bloki, 8. 13. Jeszcze trochę. Rozbijemy. Cyk. Sztabki złota, bloki złota, 18. Jeszcze trochę rozbijemy. Cyk. Sztabki złota, 20. Dobra, mam 20. I teraz jeszcze 10 krajęk obsydianu. 10 krajęk obsydianu, czyli... Tu jeszcze potrzebujemy węgla. Chyba będziemy mieli, dobra. No to obsydian, go. Wszystko, żeby mieć hejsta, nie? Wszystko, żeby mieć hejsta, bo z hejstem będzie zdecydowanie łatwiej. Bo tam był hejst 20 chyba 5, to wtedy takie debrisy normalnie tak o, bez żadnego problemu, nie? Ale i tak będę musiał jeszcze kilof ogarnąć. Tylko teraz jakby zbieranie tych bloków i tak jest zdecydowanie szybsze niż było. Nie no, fajnie mi się gra w tego klikera, fajnie. Tylko nie spodziewałem się, że to aż tyle mi zajmie. Bez kitu. Okej, dobra, damy radę. Potrzebuję chyba staka obsydianu? Bodajże? Nie, powyżej staka chyba. Czekaj, 8 sztuk obsydianu to jest jeden krajnik obsydian. Czyli 80... Nie, ile tam potrzebowałem? 100! Chyba. Ja pitole, normalnie wykop obsydian challenge, ale z hejstem. Dobrze, że mam hejsta, nie? Chociaż dobrze, że mam hejsta. Ale nie spodziewałem się, że aż tyle będę tego potrzebował. A później, żeby kilof ogarnąć, to ja potrzebuję tam chyba... 25 aż krajęk obsydianów? Żeby wydobyć Ancient Debris, żeby w ogóle kupić te... Jo pierdziele, dajcie, że spokój. Dobra, ja sobie chwilę postoję. Tak jak mówiłem wcześniej, nie da się tutaj wielu rzeczy przyspieszyć. To jest clicker. To jest mimo wszystko clicker. Ale spoko. Lubię. Ja serio lubię, tylko ten odcinek będzie naprawdę długi. Jest dla fanów długich odcinków mapek, bez kitu. Czy w ogóle dla fanów długich odcinków. Dobra, jeszcze trochę, bo to nie jest 100 obsydianu. Nie, jeszcze ociupinkę. Musi być 100 obsydianu minimum. Jak będę miał hejsta, to potem chyba szybciej będę wydobywał obsydian, wtedy będę mógł szybciej wydobyć... go na... krajnik obsydian, na... A, chyba tak. Chyba tak, dobra, chyba teraz będzie. Teraz w takim razie lecimy tutaj. Tylko jeszcze potrzebuję węgla, tak? Jeszcze potrzebuję węgla. Cyk, cyk, cyk. Na szczęście węgla wydobyć to nie jest problem, słuchaj. Chwilę myszki potrzymać, pomachać. Wydobyć. I już kilka staków będzie. Dobra, teraz węgiel, blok, węgiel, blok, węgiel, blok. Teraz krajnik obsydian, 14 mam już, nie najgorzej. I teraz proszę ja ciebie, kupujemy hejst 25, oh yeah. Give me that. Pokaż mi obsydian. No, bez rewelacji, bez szału, ale okej. Czyli w zasadzie teraz potrzebujemy wydobyć sobie materiałów na legendary Kifold Zagłady. Czyli potrzebujemy 25 krajek obsydianów. Mam na razie 4 i potrzebujemy na pewno dużej ilości węgla. To wykopmy najpierw sobie węgla. Nabijmy tego węgla tyle, żeby kurczę zrobić tych bloków 10. I potem tylko obsydian, nie? Do zrobienia. Do zrobienia. I tak z tym hejstem powinno być szybciej. Potrzebuję 25, 8. Daj mi kalkulator przy okazji, sobie tak na szybko tylko to wyliczę. Czekaj, jak weźmiemy kalkulator. Jeżeli jeden krajek obsydian to jest 8 sztuk obsydianu,
czyli 20, mam już 4, czyli 21 razy 8, potrzebuję 168, na 64 potrzebuję 2,5 staka obsydianu. Dobra, okej, do zrobienia węgla, wydaje mi się, że już będziemy mieli za ten czas. Dobra, nawet nie zbieram go całego, bez kitu. Dawaj mi tu bloki węgla. Cyk, dobra. To mamy i teraz... Tu jeszcze będę potrzebował staka bloków, żeby mieć schemat fragmentu przycisku, ej! Come on. A, i tu potrzebuję w ogóle 8 fragmentów, żeby mieć legendarny przycisk. Ja pierdzielę, ej! Dobra, ja nie wiem, czy ja będę musiał przerenderować ten odcinek, ja będę musiał to kopać i wyciąć? No, nie. Mogę gadać, ale kuźwa Kiara stwierdziła, że będzie po prostu mi za wszelką cenę przeszkadzała w momencie, kiedy ja jestem prawie na końcu mapy, gdzie była przed samym kuźwa odcinkiem, normalnie, specjalnie z nimi chodziłem, załatwiała się wszystko, no. No i dupa, no. No i to jest właśnie, no i to jest psia córka moja kochana, no. Ale spoko, dam radę, muszę po prostu udawać, że wszystko jest okej, tak, wszystko jest okej. Nie, ja wam mówię, to jest serio to, że wodę mają, chrupki mają, przysmaki dałem, na dworze byłem i ona coś usłyszała, to jest 100%, ja znam swoje psie dziecko. Ona coś usłyszała na dworze, nie wiem, jakiś przejeżdżający samochód, coś tego, czy ktoś, nie wiem, tak, wiem, że coś usłyszałaś, wiem, byliśmy, dostałaś jedzenie, dostałaś przysmaka, jest woda w misce, wszystko, nie wypuszczę cię na balkon, bo będziesz mi szczekać, a ja nie będę do ciebie przychodził, nie. Nie będziesz mną manipulować, nie zezwalam na to. Zwrotota mała po prostu, no. Przynajmniej odcinek jest ciekawy, słuchajcie, no jakby bardzo ciekawy odcinek. Dobra, mamy 2 staki obsydianu, potrzebuję 2,5. A czy do tego fragmentu coś potrzebuje obsydianu? Nie, węgla. I debrisów oczywiście. Ja pierdzielę, czyli potrzebuję lepszego kilofa tak czy inaczej, bo ten kilof nederytowy ma chyba wydajność 10? Jakoś tak chyba. Dobra, będę miał praktycznie 2,5 staków. Potrzebuję lekko powyżej 2,5 staków. 2,5 staka, bo to było 2,6. Więc takie 40 sztuk, myślę. Coś. Chyba będzie. Jeszcze chwilę. I dobra, niech będzie teraz. Nope. Węgiel. Cyk. 12, cyk, 20, cyk, 26. Okej, mam 26 kręg obsydianu. A do tego potrzebowałem 25. Let's go, teraz jeszcze mam bloki, mam. Legendarny Kifold z Zagłady. Oh yeah. Dobra, wydajność 10 on ma. To sobie odłożymy. On może wydobywać węgiel, może wydobywać złoto i może wydobywać Ancient Debris. Także spoko. Do tego potrzebujemy węgla i potrzebujemy debrisów. Na całe szczęście wydobywa się to szybko, ej. Opłaciło się, bez kitu. Opłaciło się, dobra, żeby mieć jeden fragment przycisku, potrzebuję staka. Ja nie mogę. Aż mi się, kurde, muzyka przełączyła z tego wszystkiego, kuźwa, skończyła się. Dobra, puszczę se to. Okej, nieważne. Mam nadzieję, że mi tam praw autorskich nie wywali, bo to jest z innej składanki, jakby, you know. Okej, czyli potrzebuję 8 staków debrisów, żeby mieć 8 fragmentów przycisku. I dopiero za te 8 fragmentów przycisku mogę sobie kupić przycisk i wydostać się z tej mapy. Jestem w stanie to zrobić. Największym problemem, wydaje mi się, będą bloki złota, do których potrzebuję... Nie, poczekaj, to nie będzie największy problem. Największy problem to będą chyba węgiel. Nie, bo tutaj potrzebuję Potrzebuję 8 staków węgla, bloków węgla i 8 staków debrisów, żeby mieć 8 fragmentów
przycisku zagłady i do tego jeszcze potrzebuję 80 bloków złota. Ja wam powiem w ten sposób. Ja jestem w stanie to spokojnie przejść, ale jeżeli moje psie dziecko nie da mi spokoju, to ja będę musiał przerwać nagrywanie. Jak ja przerwę nagrywanie, to jednocześnie muszę zakończyć mapę. Więc ja wtedy po prostu sobie wrzucę to wszystko do ekwipunku i to kupię. Serio. Jeszcze się staram, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Ja potrzebuję 8 staków debrisów. Mam już 3. Okej, spoko. Z hejstem nie ma problemu. Do tego potrzebuję 8 staków węgla. Bloków węgla. A tak naprawdę potrzebuję ich więcej, bo potrzebuję jeszcze 80 bloków złota. A żeby mieć 80 bloków złota, potrzebuję połączyć rudy złota oraz rudy węgla, żeby mieć sztabki złota. Następnie te sztabki złota muszę połączyć z blokiem węgla, żeby mieć bloki złota. Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiecie poziom tego wyzwania w tym momencie? Dobrze, że ja przeszedłem w miarę szybko parkour, labirynt, replikę, znajdź przycisk, quiz. Czajcie, gdybym ja na przykład prawie godzinę przechodził te 12 poziomów i dopiero potem nagle zobaczył, że jest 13 poziom, który już zajął mi chyba pół godziny? To by była dwugodzinna mapa, nie? To by była dwugodzinna mapa. Damn. Dobra, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, leci 7 stak debrisów. Plus jest taki, że jak wykopię 8 staków debrisów, więcej już nie muszę. Kiarusiu, kochana, proszę cię, daj mi dokończyć nagrywanie odcinka. Błagam. Błagam cię. Zrób to dla mnie, ok? Ten jeden raz. Ten jeden raz nie bądź najważniejsza na świecie. Gdyby była chociaż Patty w tym momencie, to mogłaby się nią zająć i okej, okay, ale już rozumiecie, dlaczego nie chcę mieć dzieci? Bo wtedy byłoby gorzej. Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest. Teraz potrzebuję 8 staków. Dobra. Ja to przyspieszę. Widzowie, ja was bardzo przepraszam. Ale serio, ona nie da mi spokoju. Ja ją znam. Ona nie da mi spokoju. Ja muszę to zrobić w ten sposób, bo inaczej będzie ciężko. Kupuję 8 fragmentów. Normalnie. Żabo, daj mi skończyć, błagam cię, nagrywanie. To ciula wafla. A najlepsze jest to, że pewnie okaże się, że to jest jakaś pierdoła po prostu. Ale nie. Musi kuźwa zrobić... dramę. Adventure. Poczekaj, no. Kupuję fragmenty przycisku, no. Staram się jak mogę. Przyspieszam to wszystko. Czytuję dla ciebie. Rozumiesz to? Guzik. Legendarny przycisk zakłady. Dziękuję. Cyk. Jest. Ciekawostka o mapie. Dzięki za przyjęcie mapy. Oceniu skali 1 do 10. Wystać mapę. Dobra. Największa liczba znaków w jednym common bloku to ponad 5000 znaków. Gamę modę, niespodzianka. Jaka niespodzianka? O! O! Że to się samo podmieniło i samo się będzie wysadzało, tak? Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo, 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 bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Sorka za przyspieszone zakończenie, bo myślę, że jeszcze dobrych kilka minut bym sobie spędził na tej mapie, ale muszę kończyć, bo mnie córka psia woła po prostu i normalnie muszę kończyć odcinek. Ale nie powiem, że to był jakiś... Wow. Cały czas wybuchy. Nie powiedziałbym, że to był jakiś krótki odcinek, bo to wcale nie był krótki odcinek. To było totalne przeciwieństwo krótkiego odcinka i zginąłem na kreatywie. Idealne zakończenie mapy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do następnego. Trzymajcie się. Jezu, to dalej wybucha. Pa, pa. I zginąłem znowu. Okej. Okay. Ja będę...
będę ginął w lupie teraz, nie! Zepsułem mapę, zepsułem totalnie mapę, o mój Boże.